Hej wszystkim! Jak już zauważyliście po tytule, dzisiaj będziemy testować najprawdopodobniej najdroższe kredki na świecie. Już od bardzo długiego czasu zastanawiałam się, czy nie kupić sobie może tych kredek, ale bardzo odpychała mnie ich cena. Ale nie powiedziałam wam, co to za produkt, więc są to kredki Luminance z firmy Carandash. Ostatnio trafiła się okazja i firma Lifestyle Designers przesłała mi te kredki do testów. I teraz nie mogę się doczekać, aż wam pokażę, jak one się sprawują, bo naprawdę wywarły na mnie, ciekawe wrażenia. Chciałabym się z wami podzielić dzisiaj opinią na temat tych kredek, pokazać wam cały wygląd, opisać to wszystko, powiedzieć, jaka jest ich cena, no i zapraszam też do testu. Na sam początek pokażę wam opakowanie. Nie jest to największy zestaw, natomiast tutaj mam aż 40 kolorów. Opakowanie to taka gruba tektura, natomiast z tyłu zobaczcie, ile ma informacji. Pokrywka jest całkowicie zdejmowana, a pod spodem ma taką piankę zabezpieczającą kredki. I oczywiście standardowo nie może również zabraknąć ulotki. A jeżeli chodzi o wnętrze, to akurat w tym zestawie mamy dwa poziomy kredek po 20 sztuk, a po bokach jest taki kawałeczek materiału, który umożliwia podniesienie tego pierwszego. I niestety drugi nie jest wyjmowany. Na pierwszy rzut oka da się zauważyć, że każda kredka wygląda trochę inaczej. Są one robione z takiego drewna cedrowego i pewnie z różnych części, dlatego jedna kredka jest na przykład jaśniejsza, a druga trochę ciemniejsza. Generalnie to bardzo podoba mi się ich wygląd, chociaż zmieniłabym może trochę te napisy, na przykład koloru, bo nie widać za bardzo, co tutaj jest napisane. Jednak końcówka z kolorem jest adekwatna do tego, co uzyskujemy później na kartce. Warto też wspomnieć, że opakowanie jest jak najbardziej bezpieczne, bo jeżeli podniesiemy kasetkę i przerzucimy ją do góry nogami, to mamy pewność, że żadna kredka nam nie wypadnie, o ile mamy wszystkie je włożone i są ściśnięte. Okej, wizualne sprawy mamy za sobą, więc możemy się zająć teraz rysowaniem i testowaniem tych kredek. Na dzisiaj wybrałam standardową białą kartkę, zrobiłam sobie szkic i będę używać jedynie kredek, a na koniec białego żelopisu. Jeszcze na temat opakowania wspominałam wam, że jest ono takie bezpieczne i ma piankę z wyżłobionymi miejscami właśnie na te kredki. Jednak czasami pojawia się problem, kiedy mam wszystkie kredki w opakowaniu i chcę wyjąć jedną, to muszę zahaczyć sobie po prostu paznokciem, aby którąś wyjąć. Zestawy Luminance'ów są chyba takie dość niestandardowe, dlatego że mają 12-kolorowy zestaw, 20, 40, 76 i taką dodatkową drewnianą kasetkę z największą ilością kolorów. To może zacznę od tego najbardziej istotnego aspektu dla naszego portfela. Zestaw 40 kolorów, czyli ten, który prezentuję wam w dzisiejszym filmie, kosztuje nieco ponad 500 zł. Natomiast największy zestaw, oczywiście nie licząc tej drewnianej kasetki, bo one zawsze są o wiele droższe, czyli 76 kolorów, kosztuje około 1100 zł. Co w przeliczeniu na jedną kredkę daje nam około 13 zł i 50 groszy. Nie mówiąc o tym największym zestawie, bo po przeliczeniu wychodzi o złotówkę drożej. I po moim researchu chciałabym wam też zaprezentować ceny, jak wyglądają przy innych kredkach, kiedy kupujemy jedną sztukę. Na przykład kredki Polychromos czy Albrecht Dürer kosztują około 6 zł. Prismacolor Premier, odliczając z zestawu, dostaniemy za 4,50, natomiast sztukowo za 6,50. Wydaje mi się, że niezbyt znane na polskim rynku japońskie kredki Holbein, jedne z takich chyba też lepszych, kosztują też około 6,50. Możemy cenę Luminance'ów porównać również do kredek Goldfaber, które wam ostatnio pokazywałam, gdzie za sztukę bez promocji kosztują 3,70, Mondeluzy złotych 50 i Polikolory również koło złotych 50. Generalnie kredki firmy Carandash są dość drogie. Tak samo zobaczyłam cenę kredek Pablo 12,60, Supracolor około 10,30. Także wychodzi na to, że Luminance'y są jednymi z najdroższych kredek na świecie. Ale na pewno nie bez przyczyny. Jeszcze chciałabym wam tutaj wstawić mój ostatni rysunek, taki robiony trochę szybciej, pół godziny. Wisienki wykonane w szkicowniku, bazą są Cure Color, natomiast na to nakładane kredki Luminance. Myślę, że papier w szkicowniku Canson Artbook One nie za dobrze nadaje się do tych kredek, bo nie rysowało mi się nimi tak dobrze, jak na kartonie z filmu.
Kredki Luminance mają bardzo wysoką światłoodporność, co zapewni nam nieblaknięcie kolorów i wytrzymałość rysunku, na przykład kiedy będziemy chcieli go powiesić sobie na ścianie. Odchodząc jeszcze od tematu kredek, muszę się Wam przyznać w tym momencie, bo za chwilę to zobaczycie, że przez przypadek usunęłam sobie ponad 100 minut materiału. I to w dodatku nieodwracalnie, więc nie zobaczycie rysowania brzuszka. Ale za to robiłam w trakcie jakieś tam zdjęcia w progresie, więc zamiast tego ja Wam po prostu tutaj wkleję. Zrobiłam też próbnik kolorów i są na pewno dobrze dobrane. Bardzo podobają mi się te takie, w sumie można by powiedzieć, że naturalne kolory. Najbardziej tutaj chyba wyróżnia się kolor Lemon Yellow i Spring Green, które dają troszkę po oczach. Natomiast reszta jest jak najbardziej taka naturalna. Ale zauważyłam coś bardzo niepokojącego i muszę Wam o tym wspomnieć. Na samym początku, kiedy dostałam te kredki, Newka napisała do mnie, żebym sprawdziła sobie kolor 46, czyli Castle Earth. I zastanawiałam się, o co tutaj chodzi. Ale wszystkiego dowiedziałam się, kiedy wzięłam ją do ręki i zaczęłam coś nią rysować. Odczucie jest takie, jakbym rysowała pastelą suchą. Jest tak mega szorstka. I nawet na próbniku widać, że ona się jednak wyróżnia od pozostałych. A niestety jest to jeden z najciemniejszych brązów w zestawie. Nie wiem, dlaczego tak jest i czy jest to robione specjalnie, ma jakieś inne właściwości, ale samej nie chce mi się za bardzo tego koloru używać. Oprócz tego mankamentu, przynajmniej dla mnie, jest taki kolejny, bardziej wizualny. Jak te kredki już tyle kosztują, to wydaje mi się, że powinny być idealne. A zauważyłam, że na niektórych trzonkach, na tych pomalowanych kolorkiem, trochę ten lakier odprysł. Zresztą tutaj możecie zobaczyć na przykład na tym różowym kolorze. Można powiedzieć, że na tym kończą się ich wady, bo po pierwsze, na pewno nie zostawiają grudek. Mi jako fance kredek Prismacolor Premier bardzo przypadły do gustu i mogę już powiedzieć, że konkurują z nimi o pierwsze miejsce na mojej liście. Chociaż muszę jeszcze kilka rysunków nimi wykonać, żeby to stwierdzić. A jeżeli zastanawia Was konsystencja luminensów, to są one kredkami na pewno miękkimi. Są tak pomiędzy polichromosami a Prismacolor Premier, jednak bardziej skłaniałabym się do tych Prismacolorów. Idealnie się na siebie nakładają i nie zostawiają grudek, co sporadycznie przy Prismacolorach się zdarza. Można nakładać warstwa na warstwę na warstwę po prostu w nieskończoność. Nawet po mocnym przyciśnięciu kredki do kartonu można nałożyć kolejną lekką warstwę i będzie to widać. Pigmentacja jest oczywiście cudowna, co mogliście już wcześniej zobaczyć po próbniku. Kredki nie łamią się, kiedy je temperuję. Chyba że całkowicie tak zaostrzę na taki mocny szpic, to kiedy jednak przyciśnie się tą kredkę mocniej do kartki, to szpic może się lekko ułamać. Ta końcóweczka, wiecie, o co mi chodzi. Na przykład w polichromosach tak się nie dzieje, bo są to kredki twardsze. Tutaj mamy do czynienia z miękkimi. Wiecie, co zauważyłam? Że po narysowaniu tego ptaszka, kiedy ruszam kartką pod światło, to nic mi się tutaj nie wyświeca. Możliwe, że te kredki nie zostawiają aż tak wielkiej poświaty tego wosku, jak to robią Prismacolor Premier. A kiedy dotykam palcem na skończoną pracę i przejeżdżam nim po rysunku, to jest takie fajne uczucie gładkiej powierzchni. Te kredki chyba nadają się do wszystkiego, i do szczegółów, i do robienia tła. Są prawie że idealne, oprócz tych mankamentów, o których wspominałam Wam wcześniej. Zobaczymy, czy za jakiś czas, kiedy wykonam jeszcze kilka rysunków, nie staną się moimi ulubionymi kredkami ever. Także jeżeli zastanawialiście się nad zakupem i macie tyle pieniędzy, żeby wydać na kredki, to jak najbardziej Wam polecam. Ja tutaj kierowałabym się już na ten największy zestaw, żeby mieć wszystkie kolory, chociaż 40 to też nie jest jakoś mało. A jeżeli wykonujecie rysunki na zamówienia robione kredkami, to one jak najbardziej się nadadzą właśnie ze względu na tą wysoką światłoodporność. Ja jestem zachwycona, zobaczymy, co będzie dalej, także obserwujcie mój kanał i też wchodźcie na mojego Instagrama, bo tam dodaję jakieś też dodatkowe rysunki. Tak jak było to w przypadku na przykład wisienek.
Okej, w tym filmie to już by było na tyle. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o tym teście i jak Wam przypadły do gustu te kredki. Czy jesteście nimi zainteresowani, czy może też nie? No właśnie chyba ze względu na tą cenę. I zapraszam Was jak zawsze do subskrybowania mojego kanału, aby nie ominąć żadnego odcinka i być zawsze na bieżąco, bo wrzucam 2 filmy tygodniowo, w środę i w soboty. No to co, widzimy się teraz w kolejnym filmie, więc do zobaczenia i pa! Ciao też.